to uśmiech. Super, bo. Bardzo fajna impreza. Świetne miejsce do odwiedzenia. Warto było, na pewno. Super, dziękuję. Z okazji 165-lecia browaru zaprosiliśmy czytelników mojego miasta Szczecin, Głosu Szczecińskiego, na wycieczkę po browarze. Jest to wyjątkowe miejsce na mapie Szczecina, gdzie piwo produkowane jest już od 165 lat. Cała nasza grupa miała okazję zobaczyć cały proces produkcji Bosmana w naszym browarze. Zaczynając od warzelni, gdzie przygotowywany jest surowiec do brzeczki, przez dział filtracji, tankofermentatory, aż po laboratorium, gdzie dziewczyny dbają o to, aby piwo zawsze było wysokiej jakości. W międzyczasie mieliśmy również okazję wejść na punkt widokowy na tankofermentatorach, skąd rozlega się piękna panorama na Pomorzanę i cały Szczecin. Później wspólnie wszyscy udaliśmy się do budynku zarządu, gdzie każdy otrzymał stosowny upominek od dyrektora browaru, pana Michała Gotowały. I mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy jeszcze nie raz, nie dwa na wspólnej wycieczce po browarze Szczecin. Chcemy tego więcej i jeszcze raz, bo naprawdę bardzo fajnie, obsługa, towarzyszące osoby, super było. Najciekawsze miejsce to będzie warzelnia. Unikatowa, bardzo fajna architektura, najładniejsza warzelnia w całej Polsce, a już byłem w niektórych browarach. Najlepsze zdjęcie, paczkowanie piwa w hali do puszek. Wrażenia jak zwykle pozytywne, miejsce niedostępne na co dzień, a można było je odwiedzić teraz, a poza tym przynajmniej dowiedzieliśmy się, co pijemy, co kupujemy w sklepach. Zmieniłem zdanie na temat marki Bosman i apeluję do sprzedawcy w sklepach, żeby przechowywali piwo w należytych warunkach. Najciekawsze miejsce to wydaje mi się, że jest stara warzelnia, a najlepsze ujęcie to się okaże w domu, przy przeglądaniu. Najlepsze miejsce? Na szczycie tankofermentatorów. Świetny widok na miasto, widać cały browar. Generalnie bardzo pozytywne wrażenia. Bardzo fajnie, szczególnie mi się podobają linie, architektura. Oprócz walorów piwa, samej technologii, przede wszystkim właśnie budynki i urządzenia, nie? Bardzo, bardzo to jest takie ciekawe pod względem i fotograficznym, i takim, powiedzmy, architektonicznym.